the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mage Seeker. Była od niego drobna przerwa, ale myślę, że... Nawet dobrze mi zrobiła. Tutaj... O! Okej, dobra, myślałem, że mi się... Teraz powtórzyłem, kurde, specjalnie misję. Tą w... Z tą, gdzie walczyliśmy z potworkami. Myślałem, że nie naliczają zasoby, ale jednak się naliczają, więc proszę bardzo. Ulepszamy po raz drugi obrażenia magiczne. I co zatem idzie? Pora magny, maksymalnie drzewko rozwinięte u Rukko. Czyli teraz zostało nam tylko robienie drzewka u Kary, która dalej nie chce się, kurde, nie wiem czemu, tutaj nam zmaterializować. Ale zostaną nam u niej ile? Czy... 5 zdolności do wykupienia, czyli tak, raz w obronę, maksymalne obrażenia do ataku, maksymalne obrażenia magiczne, jeden punkt do zdrowia i wydłużenie trybu nieskrępowanego, czyli jeszcze ktoś nam tutaj dojdzie, kto nam pozwoli ulepszyć zdrowie i obronę, bo tego dalej nie możemy mieć na full. To jest właśnie a propos, czyli u Leilani mogą jakieś sobie fajne zaklęcia zrobić. Mam to za 400, nie to. To też za 400, to jest mi nieznane, to jest też mi nieznane, te dwa też nie, to też nie. Tarcza. Nie, dobra, to na razie odpuścimy, pozbieramy sobie do ulepszenia, na ulepszenia od Kary ewentualnie. Następna misja to Mroczny Las. A, no tak, do Lux idziemy. Podobno Lux, obrończyni korony, kryje się w ruinach Tyrbizji, gdzie sprawuje pieczę nad grupą wolnych magów. Pomimo naszej trudnej przeszłości, musisz przekonać Lux... Wróć, pomimo waszej trudnej przeszłości, musisz przekonać Lux, aby dołączyła do walki z Eldredem. Okej, czyli... Mrok, błyskawice i wiatr są. Więc poproszę o... Która się nazywała? Bo Nia... To była Nia... To był... O, a czekaj, tu? Nie, kurde. Nie tak się... Kurde, nie pamiętam, jak się nazywa. To była Oberon, tam był Dukar, ta była Nia. Nie pamiętam tego od lodu i jej. Jak ona się nazywała, kurde? No ale ona i Dukar są mi potrzebni. Elara, okej, dobra, dzięki gro. Elara i Dukar właśnie. I liczę, że kurde, w końcu znajdziemy jakiegoś maga, który będzie odpowiadał za... Naturę, bo jak mówiłem, to jest jeszcze jedyny mag, u którego nie mamy jakiejś kombinacji. Na ataki. Okej. Pałacowa sala wojenna. I nie ma herbaty. Okej, jest Garan i Jarvan. Skarbnica padła. Jak mogło do tego dojść? Łowcy magów robią wszystko, co w ich mo... Ale Sylas wciąż ma głowę na karku! Morderca mojego ojca jest wciąż na wolności i zabija ludzi, a teraz przejął dwa miasta! Mój ojciec umarłby ze wstydu, widząc Demację w takim stanie. Twój ojciec, panie, miał własne problemy, które przezwyciężył. Ty też zdołasz. Musimy tylko powstrzymać jednego człowieka. Dziękuję ci za tę pewność, Garenie. Wrócę, gdy nadejdą nowe wieści o buntownikach. Jest jak ten Garen dziwnie biega. Jego pewność to głupota. Szywana! O, Szywana. Słyszałaś to? Tak. Echo ślepej nadziei Garena rozbrzmiewa aż dwie komnaty stąd. Uważasz, że się myli? Garen jest dobrym żołnierzem, ale złym doradcą. Głoszenie, że Sylas jest demonem, nie przyniesie pokoju ani tobie, ani Demacji. Łowcy magów są fanatykami, a ty dajesz im zbyt wielką władzę. Brawo, ktoś to wreszcie widzi! Ufam łowcom magów. No to przestań! Zlikwiduj ten pierdolony zakon! Jarvan, otwórz oczy! Gdybyś ujrzał ich moimi oczami, przestałbyś. Plus jeden, Szywana, plus jeden.
Oni pragną demacji, której istoty takie jak ja są tępione za magię, która płynie w ich żyłach. Zawsze będzie dla ciebie miejsce u mojego boku, Shyvano. Król, którym się stajesz, nie wyglądałby dobrze ze smokiem u boku. Wait a minute! Czekaj! Czy Shyvana i Jarvan są... Znaczy, może nie są oficjalnie, ale czy Jarvan czuje mięty do Shyvany? Czy to jest tak powiedziane tylko, że Shyvana jako taki, że u boku jako taka prawa ręka, powiedzmy, nie? Kurde, jak to rozumieć? No, Jarvan oczywiście nic nie powie. Ale no, Shyvana ma rację. Kurde! Jak to fajnie się rozwija. Znajdź obóz Lux. Lux, muszę ją przekonać. Nie dla siebie, ale dla wszystkich innych. Powiem jej, że jestem wdzięczny za szansę, jaką mi dała. Nie, to nie przejdzie. Ona nie dała mi szansy. Sam ją sobie wziąłem. No, dobrze, Sylasku, że jesteś tego świadomy, nie? Czy jak to było? Cyk? A, dobra, to bez zaciągnięcia jest po prostu. Dobra, jak to było to drugie? Doskok, cyk i cyk? Nie, odwrót, cyk i cyk. Nie. A nie, to jest chyba po dociągnięciu, nie? Czekaj. A nie! Cyk, cyk, cyk. O, dobra. Jak to wygląda na mapce? W taki sposób. Dobra, to zobaczmy, co się kryje z tej strony. Aha, nic. Okej. Okay. Dobra, no to idziemy dalej. Ciekaw właśnie, w sumie, jak Lux zareaguje na Sylasa tutaj. Okej, tu mamy cofkę, czyli wypadałoby zobaczyć, co jest tam na górze najpierw. Ziup. O! Ty! Nie, czekaj moment. Proszę! A co my tu mamy? Hono! Chodź! Kurde, to jest jakiś nowy potworek. O, intrygujące. Teraz bym w złą stronę poszedł. No i proszę, minąłbym skrzynkę. W której jest... 130 zasobów! To nie mało! Okej. Okay. Teraz wracamy na właściwe tory. Tam coś jest po lewej stronie? Nic. Znaczy wyrych po prawej. Więc idziemy dalej. Raz, dwa, bzyk! Zdążyłem się tarczą zaratować na szczęście. Czekaj, no, chodź. Dobra, i chcę tą magię zabrać znowu. Hono. Dobra, czyli tego stworka trzeba tak jakby sprowadzić do parteru, bo on sobie po prostu lata nad nami. Trzeba go sprowadzić na nasz poziom, powiedzmy, i dopiero potem go dobić. Dobra, to nic nie ma na razie, więc po prostu lecę dalej. Drzewo mosty. Aha, dobra, że druga opcja. Może przyciągnąć drzewa, by stworzyć most. Aha, dobra, czyli albo rozwalamy sobie drzewko, albo...
przyciągamy do siebie, czy tam osłabiamy konstrukcję. Żeby właśnie sobie stworzyć most, ale jakby w drugą stronę, że nie pchamy. Że nie pchamy mostu, tylko go ciągniemy jakby do siebie. Okej. Okay. Fiu! Chodź. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. I to jest ta nowa zdolność pewnie z tego drzewka wiatru, którą miałem wcześniej zablokowaną. Dobra, mam iść w tamtą stronę. Czyli czy tu jest coś jest? Nie ma nic. Okej, okay, no to cyk. Idziemy dalej. Ciekawe, czy nam przyjdzie zawalczyć w ogóle z Lux. Ktoś tu niedawno był. Brać go! Ejże, spokojnie! Nie jestem waszym wrogiem! Wybacz, myśleliśmy, że jesteś łowcą magów. No daleko... Dobra, tak pół na pół. Byłem łowcą, ale już nie jestem. Nie jestem od 15 lat. Jesteście z obozu Lux, prawda? Muszę z nią porozmawiać. Jestem... starym przyjacielem. Obóz jest tam. Tylko uważaj na łowców magów. Przeszukują lasy. A taka babka pogadała. No dobra. Oj, możemy zwerbować do siebie ich. Świetnie. Dobra. Pięknie. Do Elary i... do Dukarda. Pięknie. Dobra, tutaj. Czek właściwie, bo leczenia w sumie nie potrzebuję, bo cały czas na tej tarczy operuję póki co. Z tego stworka jednego. Więc to mi jak najbardziej na plus idzie. Dobra, tutaj za chwilę może być ewentualnie odbieg w drugą stronę. O! O. A myślałem, że żółwie nie mogą już być wolniejsze. Aha, i chyba to jest ten... potworek, którego widzieliśmy tam wcześniej. W sensie w tym lodzie właśnie. Z jakąś zdolnością. No, dokładnie. To jest to. Dobra, dobra. Ja bym sobie z chęcią to wziął na później. No i ładnie. Dobra, i teraz tutaj może być na bok jakieś odbicie. Tam na górę konkretnie mówiąc. I tak też jest w istocie. Dobra, mamy jedną skrzynkę. Tutaj most. I... a, i to tyle. Okej. Okay. Zawsze coś. Coś dalej. Poza walką nic. Ja też trochę nie popisałem, bo kurde użyłem... magii w momencie, w którym mam zbroję i nic mu praktycznie tym nie zrobiłem. Dobra, kurde, muszę zmienić tego spela, nie? Na ten wiatr, który mam, bo... ogólnie jest spoko, ale no, aż taki mega dobry to nie jest. Bo niestety, ale nie ma on w sobie... On nie ma auto-aima, tylko on jakby leci tam, gdzie ja celuję i to jest potem problem. Tutaj nic, jedna podka tak na wszelki. Cyk, cyk, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, czyli trzy ataki i potem mogę ciężkim walnąć. Spoko. Okej, dobra, zaraz będzie kapliczka, więc w sumie nie stracę zbytnio. I proszę, mamy rekrut natury. Ej ty, jesteś od Lux? Nie, jestem sama. Musisz być utalentowaną czarodziejką natury, skoro przetrwałaś tak długo. Ja i moi sojusznicy mamy obóz w pobliżu starożytnych ruin niedaleko stąd. Twój talent przydałby nam się w walce. Słaba ze mnie wojowniczka, ale... chyba mogę ci pomóc. Okej.
Nowy wygnaniec, Vesper, elitarna czarodziejka natury, po przypisaniu... korzyści, okej. Okay. Okrutny rozkwit. Okej, czyli po doskoku odwrotna kombinacja ku Elary i zwiększone obrażenie od natury. No, czyli to co właśnie... to na co liczyłem. A właśnie, jak już tu jestem, to zmienię to. Może tego Fireballa właśnie. Bo to i tak chyba głównie wiatr jest, więc też mi to niepotrzebne. I notatka. Gdy ostatni raz cię widziałem, zamaskowana pani, byłem niegodziwcem. Kłamałem, oszukiwałem i zdradzałem wszystkich bliskich. Grzechy zaprowadziły mnie w mroczne miejsce bez widocznej drogi powrotu. Uciekłem w dzicz, mając nadzieję, że moje zło i grzechy zostaną zapomniane wraz ze mną. Ale pędząc przez cichy las, upadłem przed twym posągiem i ze łzami w oczach zacząłem się modlić w nadziei, że na znak, że jest dla mnie jeszcze nadzieja. Nie wiem, czy to była gra świateł, czy halucynacja, ale dostrzegłem błysk w twoich oczach i poczułem twe wybaczenie. Postanowiłem odmienić swoje życie. Droga, którą przebyłem, była długa i nieraz zbłądziłem, ale zaprowadziła mnie z powrotem do moich najbliższych. Okej, czyli taki trochę redemption arc, powiedzmy. Jeśli chodzi o tego typa, który to napisał. Dobra, to już się jakaś walka szykuje. Ja pierdzielek! Kurde, ile my tu jeszcze będziemy szli? Kurde mać. No, raz, dwa, trzy. Wodka. Dobra, mam go. Cyk, 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 cyk. No, chodź, chodź, chodź. Dziękować. Wodka tak na wszelki. No i spoko. Ładnie oczyszczone. W ogóle nabiłem sobie ten tryb nieskrępowany jakiś czas temu, jeszcze ani razu go nie wykorzystałem. Ale w sumie nie czuję potrzeby, by to robić. Okej, teraz mi przeskoki czekają, widzę. Albo przejście przez jaskinię. Chociaż w sumie, tak jak właśnie powiedziałem, same przeskoki. Jak nie na łańcuchach, to samemu. O, kolejny! Ej, fajna ta zdolność! Kurde, nie zdążyłem! Chciałem mu, kurde, zajumać tę moc. Dobra, czekaj, ty i ty. I nie, od ciebie chcę magię. Tak sobie dziabnąć. Brawo ja. Magia, magia, magia. Czy tam zasłona? Już sobie na jedno wychodzi. Dobra, czekaj. Cyk, raz. Nie, cyk, unik. Kurde. Cyk, cyk. Nie. O, właśnie. Czyli dobrze pamiętam kombinację. Teraz tak, cyk, 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 raz, dwa, bzyt, no i dziękuję. Tarcza chyba prawie na full, tak mi się wydaje, ale to akurat mało istotne. Okej, zaś ten. No, leczenie niestety nie jest maksymalne, no ale trudno się mówi. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz. Raz, dwa. No i pierun tak na końcu kombosa po prostu, bo już go zabiłem po prostu samym jednym uderzeniem go zabiłem. Dobra, jestem tutaj. No do kapliczki jeszcze trochę mamy, ale może się obędzie bez dodatkowych walk. Jezu, jak ja bym to chciał w 3D zobaczyć, to musiało być, to musi być zajebisty widok tutaj. Jak to w 2D już nawet tak spoko wygląda, nie? Czy taki pixel art weź bo... Nie, dobrze mówię, 2D, bo to jest taki 2D właśnie art. Ale jak samo 2D tak dobrze wygląda, pixel artowo, to jakby to w 3D wyglądało. Czy to musiało być zajebisty widok. Oj. Dobra, czekaj, dupnę sobie tym.
Muszę uważać, bo... Niestety, ale... Mam mało życia. Czemu nie mogę sobie ulepszyć, kurde... Żeby mnie to wykradanie many... Znaczy many, to wykradanie magii, żeby mnie leczyło za więcej. Dobra, dwóch zdjętych. To jest też dziwne, że nie mogę tego właśnie ulepszyć. To jest autentycznie rzecz, którą ja bym chciał tu zobaczyć. Raz, dwa. No i dobra, 16 punktów życia. Kapliczka. O, niedaleko, ale tu mnie pewnie jakaś walka będzie czekała. O, a jednak nie. Dobra. No, znaczy dobra, w sumie to już, już ją odbyłem tak naprawdę, więc... Nie wiem, czy ja teraz jestem zawiedziony, czy kurde... Czy co? No to w ogóle jakieś ruiny, kurde, starego miasta. Bo te mury tutaj, kurde, nie powstały z pomocą natury. No... Tak, plus minus. Panie Sprawiedliwości, czyli pewnie Kale. Nie wiem, co myśleć. Słyszeliśmy o tajnej enklawie magów ukrytej w grocie w lesie Wiedźm, więc wspólnie z grupą łowców magów wyruszyliśmy na jej poszukiwanie. Gdy schodziłem po zboczu, skała osunęła się pode mną i upadłem. Gdy doszedłem do siebie, zawyłem z bólu. Miałem złamaną nogę. Głowa mi pękała, ktoś mi pomagał, ale to nie byli moi towarzysze. Po co ci zosta... Bo ci zostawili mnie na śmierć. Opatrywał mnie mag. Czy to możliwe, że wyczuł magię, którą usiłowałem w sobie stłumić? Znów straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, byłem sam. Moja noga była usztywniona. Ktoś zostawił mi jedzenie i wodę, a także prowizoryczne kule. Mój własny zakon zostawił mnie na pastwę losu, a ci, których usiłowałem pojmać, mnie uratowali. Pani, poradź, co mam zrobić. Okej, dobra, czyli nie. Czyli to nie jest do Kale, to jest do Morgany też pisane. I to, jak widać, przez właśnie łowcę magów, który został porzucony przez innych łowców, którzy albo myśleli, że zginął, albo stwierdzili, a dobra, słaby był, no to nie ma się co nim zajmować. W ogóle byłoby ciekawe, jak się okazało, że tym łowcą był naszej ten ziomeczek, który został ratował. Kurde, nie pamiętam, jak go się nazywał, nie? Jasny szlak. Ale wiecie, który? Ten, co nam Miraż Bożka odpala, nie? A, czy nie macie Friendly Fire, co? Ciebie, cyk. Ty. Cyk. Dobra, unikamy. Czekaj. Raz, dwa. Padł, świetnie. Puls. No nie. Cyk. Co za gnój? Tego weź i czaruj. Raz... Nie, czekaj! Magię, chcę wziąć tę magię. Okej, no to go nie zabiło, ale to już tak. Świetnie, ile? Kurde, prawie kolejne 2000 nazbierane za jedną misję. Dobra, miałem... Ile ja miałem, jak kurde zaczynałem misję? Koło 700, czyli mam już 1100 za samą tą misję zebrane. Nie chciałbym spotkać tego, co to zrobiło. A chodzi o te kratery, no ja chyba też nie. Chociaż w sumie, kto wie, może to akurat wynik działania Runy Świata, która chyba jest gdzieś w Demacji. Jest albo była, też nie pamiętam, kurczę. O! A, znamy tego ziomeczka, on nam potaczkę dał na początku. Patrz, to Sylas Ochlapiska! Ochłapiska. Królobójca, brać go! Okej, okay. Wasz pogrzeb! To wasz pogrzeb, panowie. Było się naprawdę nie wtrącać. Kurde, nie zdążyłem, serio. Raz, dwa. Nie, raz, dwa. Bzyp. No i ładnie. Proszę, pan alchemik z początku. Drugi raz ratujesz mi życie, Sylas. Jestem twoim dłużnikiem. Zabijanie łowców magów to moja specjalność. Jesteście cali i zdrowi? Żyjemy, ale musimy jak najszybciej dotrzeć do Terbizji. Też tam zmierzam. Możemy podróżować razem.
Kain, elo! Nie pamiętasz mnie, prawda? Ja pamiętam. Niezbyt. Uratowałeś mnie i moich towarzyszy w mrocznym lesie. Wkrótce potem, jak puściłeś miasto z dymem. A tak, dałeś mi miksturę. Poprosiłem was, abyście do mnie dołączyli, ale nie paliliście się do walki. No cóż, od tego czasu sporo się zmieniło. Nawet nie pamiętam, jaki mu głos dałem, nie? Więc jak coś się nie zgadza, to przepraszam. Dobra, jesteśmy w Terbizji. O, już drugi raz już mi się nabił, kurde, pasek. Pięknie, znajdź Lux. O, opcjonalnie chyba porozmawia z Aidanem. Kurde, nie, no zwiedzamy, oczywiście, że zwiedzamy. O, jaka fajna muzyczka przegrywa. Tu jakieś runy. Lux jest dobrym przywódcą. Mam kwiaty dla Lux, myślisz, że jej się spodobają? Jeśli nie są trujące, to pewnie tak. No jak wiadomo, i takich nie brakuje. Ten obóz może jest niepozorny, to do nas dom. To jest dla was niepozorny obóz? Obóz w mieście, w którym magia tętni życiem i jeszcze jesteście samowystarczalni. Dla was to jest za mało. Znaczy wróć, za mało. Dla was to jest mały obóz. Oj, koleżko. Terbizja w porównaniu... Nie wróć. Obóz Sylasa problem z Terbizją to jest jakiś żart. Bo tak, okej, tam też są samowystarczalni. Też sami hodują i tak dalej. Ale nie na taką skalę. Przepraszam, że dopiero teraz piszę, mamo. Jesteśmy już bezpieczni, choć chwilami obawiałam się najgorszego. Tutaj mogę swobodnie używać swoich darów. Inni magowie uśmiechają się do mnie zamiast uciekać w popłochu. Obrończyni korony zdaje się być dobrą, łaskawą przywódczynią, która o nas dba. Pomyśleć, że czarodziejka pochodzi ze szlachetnej rodziny. To znak, że zasługujemy, aby żyć wśród zwykłych demacjan i mieć takie same prawa. Nic nie ucieszyłoby mnie bardziej niż wiadomość od ciebie. Chciałabym widzieć, jak miewa się Paula i dziecko, ale to na razie zbyt ryzykowne. Będę wysyłała listy przy każdej sposobności i wspominała nasze szczęśliwe życie, aż to szaleństwo dobiegnie końca i Ros znów nas połączy. Okej. Czyli to chyba jeśli dobrze zrozumiałem, to pisała córka do matki, która opiekuje się teraz jej dziećmi, a Pał... W sumie... O! Gdyby magowie byli wolni, całe królestwo kwitłoby jak to miejsce. No, to prawda. A kontynuując, to chciałem... tam było coś o córce i Paula. Nie wiem, czy Paula to partnerka autorki listu? Czy może to jest siostra? Ciężko mi stwierdzić, ale... No tak jak powiedziała właśnie autorka tego listu, zbyt ryzykowne jest, aby wysyłała często listy. No bo wiadomo, gdyby za często je wysyłał, no to łowcy mogliby bardzo łatwo ich zlokalizować. O, kolejny. Kolejny rekrut do Elary, pięknie. Znaczy, w sumie zlokalizować. Łowcy chyba i tak wiedzą w sumie, że gdzie jest Terbizji i tak dalej, tylko póki co nie bardzo mają sposobności, aby się tutaj dobrać do tego miejsca. Kolejny rekrut. Nie będzie już slumsów ani lochów. Od zawsze czuję, że mury więzienia nie mogą nas powstrzymać. Okej, okay. Do Dukarda kolejny ziomek. Dobra, i prawa strona jest przeeksplorowana. Jeśli pamięć nie myli, Terbizja została zniszczona w wyniku trzęsienia ziemi. Zabawne, że my magowie zawsze żyjemy w ruinach. Ale patrzcie, to jak odbudowują, kurde, cały ten posąg. Ciekawe, czy to jest też z petrucytu robione, czy to jest jakiś... To mnie ciekawi, czy w Demacji jest jakiś zwykły rodzaj kamienia? Czy w Demacji wszystko jest zrobione z petrucytu? O, tyk, odnowienie, świetnie. Ależ obfite plony. Widać, że miejscowi nie głodują. No, przy takich... No patrzcie, to jest przy samej pszenicy ile tu jest. Tu jest jakieś sianko, kurde, nie, dla konia czy czegokolwiek. No ludzie. Patrzcie, o! O, imponujący tartak. Planują chyba odbudować całe miasto. Jaka wielka kłoda! To jest wielkość chyba dwóch Sylasów! O, kolejny rekrut.
do Elary. Ej, ładnie. Elara już będzie miała chyba upgrade tego swojego strzału, tak mi się wydaje. I pyk, już mam ponad 2000, już będzie mnie stać na kolejny upgrados. Dobra, wiadomo, zanim pójdziemy do Lux, to pogadamy sobie z Aidanem, ale... chcę tak właśnie zwiedzić całe to miejsce. Dobra, to na razie pusto. Dobra, Aidan jest w prawo, więc tak widzimy oczywiście w lewo. Okej, tutaj chyba jakaś taka ala... no nie powiem, że sala wojenna, ale tak... no sala obrad, o, to bardziej pasuje. No bo Lux to raczej się nie pali na wojnę z Demacją. Okej, tu ogarnięte. Dobra, no teraz do Aidana, a potem do... O, jeszcze mamy poteczkę, mamy tutaj... no dodateczkę kolejną. Odkąd obrończyni korony przybyła z magami, postanowiłem żyć jak dotychczas. Brałem od nich pieniądze, ale nigdy nie pozwalałem im się zbliżyć. Aż pewnego razu jedna z nich próbowała kupić u mnie kotel jagnięcy. Nie bałem się ani nic w tym stylu, po prostu byłem rozkojarzony i nóż wyślizgnął mi się z ręki. Ku mojemu zaskoczeniu dziewczyna dotknęła zacięcia i podniosła na mnie tak uprzejmy i pełen troski wzrok, że aż przewróciło mi się w żołądku. Gdy podniosła dłoń, rana była zagojona, a krew znikła. Rodzice opowiadali nam straszne historie o magach, abyśmy byli grzeczni i wyrośli na dobrych Demacjan. Siedźcie cicho i śpijcie, inaczej mag porwie was z łóżka. Chyba kurwa Nocturne, a nie mag. Bo prędzej Nocturne by się tak zabawiał, ewentualnie jeszcze Fiddlesticks. Chociaż, Fiddlarz to akurat ma swoje sposoby, żeby zasiać terror. Jestcie warzywka albo kości, wam zgniją od czarów magów? Czyżby nie wszystkie z tych myśli były prawdziwe? Jedzcie warzywa, bo wam kości zgniją od czarów. Kurwa. Jakby ktoś chciał sprawić, że wam kości znikną, tak jak w przypadku Harry'ego Pottera i pamiętnej sceny z Lockhartem w Komnacie Tajemnic, to nieważne, co byście jedli, te kości tak wyparują. Do Dukarda kolejna osoba. I kolejna notka. Pani Sprawiedliwości, w końcu zaznamy spokoju. Byłem zagubiony, zdezorientowany i targały mną wewnętrzne konflikty. To chyba kontynuacja tego poprzedniego. Ale w końcu pogodziłem się z tą prawdą. W sensie tego sprzed kapliczki, czy z pierwszych chyba 10 minut. Jestem magiem i demacyjnym, jednym i drugim. Nie wrócę do łowców, nie dołączyłem też do Sylasa i jego sprzymierzeńców, albowiem nie wierzę w ich sprawę. Od teraz będę kroczyć własną drogą. Widzę teraz, że prawo nie zawsze jest w zgodzie z podstawowymi wartościami mojej ojczyzny, ale przepisy można zmienić. Mam nadzieję, że z czasem Demacja dorówna własnym ideałom. Czy jestem teraz wrogiem w twoich oczach, pani? Masz mnie za bandytę? Oby nie. Będę wieść honorowe życie i zrobię co w mojej mocy, aby pomóc rozkwitnąć ukochanej ojczyźnie i ludowi. Dziękuję pani za twoją pomoc i prawdę. Okej. Czyli to jest gościu, który był łowcą magów i się nawrócił, ale nie dołączył do Sylasa. Ale może tutaj gdzieś pomaga w Terbizji, to też na plus. Im mniej łowców magów jest w zakonie łowców magów, tym lepiej. A czy są u Sylasa czy Lux, to już akurat bez znaczenia. Więc jesteś uzdrowicielem? Z wykształcenia jestem alchemikiem. I to dobrym. Przydatny fach w naszej branży. Co robiłeś, zanim dołączyłeś do Lux? Leczyłem nieustraszoną gwardię. Nawet szlachta przychodziła do mnie po mikstury. Ale gdy ludzie dowiedzieli się, kim jestem, łowcy magów zapukali do mych drzwi. Z jakiej kurwa racji? Jesteś alchemikiem! A alchemik nie jest magiem. Alchemikiem może zostać każdy, kto ma chociaż kurwa trochę oleju w głowie i umie czytać. I dobrze łączyć składniki. Bo samo to, że jest uzdrowicielem, okej, spoko, ale to, że ktoś jest uzdrowicielem, też nie znaczy, że jest kurwa magiem. Nie, bo uzdrowiciel to jest ogólne pojęcie. Człowiek, który pstryknie palcem albo przyłoży ci rękę i zregeneruje ci, nie wiem, pół ręki. Wróć, przyłoży dłoń i zregeneruje ci pół ręki, którą poharatało ci, nie wiem, niedźwiedź, jest magiem i jest uzdrowicielem. Ale uzdrowicielem jest też człowiek, który oczyści ci tę ranę, zabandażuje ci ją, zszyje jak będzie trzeba i będzie doglądał, aby faktycznie dobrze się leczyła. To też jest uzdrowiciel. Ja mam wrażenie, że w tym zakonie łowców magów to są ludzie, oprócz po prostu hipokrytów, są jeszcze skończeni kurwa idioci, je. Musiałem opuścić kogoś bliskiego. Nawet się nie pożegnałem.
No jeśli musiałeś szybko spieprzać, no to dziwne, że miałbyś czas, aby się pożegnać. Ciekawe, czy żona, córka, może mąż? Kto wie? Wojna zmusza nas do trudnych decyzji. Oj, tyle? Kurde, myślałem, że będą kłódkę ulepszyć! I done! Why? Why you do this to me? Okej, okay. O, jest Luksia! Jakiś młodych szkoli. Brawo! Czymże byłoby życie bez odrobiny emocji? Dobra robota, kochani. Sylas, masz tupet, że się tu pokazujesz. Chcę tylko porozmawiać. Czas na rozmowę dawno minął. Walczymy teraz w tej samej wojnie. Do tego mamy wspólnego wroga. Więc myślę, że zainteresuje cię, co mam do powiedzenia. Dobrze, ale nie tutaj. Spotkamy się w starej bibliotece. Ale patrz, widzisz, jak stanęła, jak zasłoniła, kurde, tych młodych, bo myślałem, że teraz będzie albo chciał ich wziąć do siebie, albo coś im zrobić, nie? O, tu, kurde, to jest kreatywne wykorzystanie magii. Ten ziomek cały czas ćwiczy uderzenie chyba magią taką... O, cyk, skrzyneczka. Tą magią mistyczną, jaką właśnie jest ten. Jako na przykład wada Elara. I tak, to co określiłem, taką salą obrad, powiedzmy. Tam się właśnie spotykamy. Więc, let's go. Okej, nie ma walki z Lux. Tyle dobrego. Czego chcesz tym razem, Sylas? Przyszedłem poprosić cię o pomoc, światełko. Oj, Sylas, nie wiem, czy to jest dobry dobór słów. Głównie tego ostatniego. Nie nazywaj mnie tak! Ja... Przepraszam. Myślałem... Zniszczyłeś mi życie, Sylas! Straciłam wszystko! Nie widziałam mojego brata, odkąd opuściłam Demację! Ukradłem twoją magię, żeby ratować własne życie. I nie żałuję, że żyję. Ale... przykro mi. Naprawdę. Powinienem był powiedzieć ci o moim planie. Zaufać ci. To by było naprawdę ciekawe, bo wiecie, co jest zabawne? Że cała ta akcja ma miejsce tylko dlatego, że Lux w komiksie, jak jest powiedziane, podeszła do Sylasa, tak go przytuliła, dotknęła go gołymi rękoma i chciała się z nim tak pożegnać, zanim go zabiją. Ale przez to, że go właśnie dotknęła, no to Sylas sobie przez skórkę swoją zassał jej magię i zrobił krótką z rozpierdol, jaki był widoczny na jeszcze w pierwszym odcinku. Ale gdyby Lux była odrobineczkę ostrożniejsza, albo szybsza bynajmniej w dojściu do Sylasa, zanim go zabrali z tej jego celi, to wtedy dalej byłby rozpierdol, ale nie wiadomo by było, że Lux jest czarodziejką. Bo nikt by nie wiedział, skąd Sylas ma tę moc. Ani jak ją w ogóle zdobył przez Petrucyt. Pomimo tego, co zrobiłem, zostałaś przywódczynią. Myślę o tym, co moglibyśmy zdziałać razem. I przepraszam. Przeprosiny nic nie znaczą. Nie zasługuję na twoje wybaczenie. W takim razie po co? Wiesz, że twój wuj Eldred jest okrutnym człowiekiem. Sama tak kiedyś powiedziałaś. Demacja opiera się na niewolniczej pracy magów, a Eldred chce, aby tak zostało. Razem możemy go zniszczyć. Będziemy mieć wystarczająco siły i ludzi. Chcesz, abym pomogła człowiekowi, który mnie zdradził, zabić własnego wuja? Twój wuj nie miałby takich oporów. Zabiłby ciebie, jeśli to by pomogło mu zapanować nad magami. Czyż była wilku mowa? To musi poczekać, Sylasie. Magowie mnie potrzebują. Dobra. Pomóżmy jej. Może, kurde, tak jakoś ją do siebie przekonamy. Oj! Nie! To definitywnie...
Oj nie, to definitywnie nie łowca magów! Chociaż znam... Szlak, to jest jakiś koszmar! Łuskoszpon, dobra nie, czyli jest podany normalnie, powiedzmy, gatunek potwora, czyli to nie jest ten... To nie jest żaden z eksperymentów Eldreda. Wow! O, Luxia, dzięki! Dobrze. Kurde, teraz się za długo robiłem. Sylas, uważaj! O! Okej, ładnie, stun. Płotka tak na wszelki. Hop! Dobrze. Zaraz padnie zbroja. Au! No i ładnie. Dobra. Mam jedną potkę jeszcze. Brakuje mi kurde tego leczenia Sylasa, wiesz, jakiegoś ataku a la W z LoLa. Typu doskok, walnięcie, yellow. A i patrzcie to... Nie! Tu jest srebrno skrzydły! Nie widziałem go wcześniej! Kurde no! Ale patrzcie, czyli to ten łuskoszpon kurde robił te dziury. Czyli to jednak nie kwestia run. Świata, o których, które myślałem, że to zrobiły. Au! Raz, dwa, zyp! Hop, raz, hop! Dobra, pyk! Sylas, uważaj. Dostaję jej tarczę, ale co mi po tym? To mi niewiele daje. Dobra, ten jest skrępowany, za chwilę będzie aktywny. Znaczy, w sumie już jest aktywny. Znaczy, on mi coś da więcej? Dobra, żeby nie zmarnować. No i kurde, akurat damage'a nie dostał, no co za typ. Się wziął, akurat tak schował. Come on. Pierun, pierun, pierun! Raz. No, dawaj, jeszcze jeden. Raz, dwa. Dobrze! O, czyżby RK? Oh yes! No i w tym momencie łuskoszpon uległ dezintegracji. Ostatnia iskra. Kara na pewno zrobi z tego dobry użytek. Okej, okay, czyli RK Luxi będzie odblokowana. Co my tu mamy? Taki... Wygląda jak kryształ z różdżki Lux, no ale raczej jej nie wypadł. Chyba, że to jakby wiecie, kawałek petrucytu, który Sylas ma przy sobie, w którym zassał po prostu energię tej erki. To jest też możliwe. Widzisz, co możemy zdziałać razem? Wyobraź sobie, jakbyśmy walczyli tak z łowcami magów! Sylas, chcę doczekać przyszłości, w której magowie będą wolni. I wiem, że mój wuj nigdy do niej nie dopuści. Ale nie mogę walczyć o tę przyszłość u twego boku. W takim razie nie musisz pracować ze mną. Współpracuję teraz z całą grupą rebeliantów. Poczekaj tylko, aż poznasz naszą przywódczynię, Leilani. Nic nie rozumiesz. Ochraniam tutaj ludzi, którzy nie mogą bronić się sami. Jeśli ci pomogę, ściągnę na nas wojnę. Wszyscy ci ludzie zginą. Wojna i tak do was przyjdzie. Czy ci się to podoba, czy nie? Nie powinienem był tu przychodzić. Nie zależy ci na zwycięstwie. Powiedz swojej przywódczyni, że ja bronię tych, którzy nie mogą już walczyć. Taka jest moja rola. Oho, Aidan z nami pójdzie? Yeah! Czekaj, idę z tobą. Łowcy magów zabrali moją...
najlepszą przyjaciółkę, Kaliopę. Nie mogę siedzieć bezczynnie. Przykro mi z powodu twojej przyjaciółki, ale nie przeprowadzamy misji ratunkowych. Naszym priorytetem jest zabicie Lorda Eldreda. Cóż, jeśli nie zniszczycie łowców magów, pewnie nigdy już jej nie zobaczę. Przydadzą się wam moje zdolności. Mogę przyrządzić każdą miksturę, jakiej potrzebujecie. Pozwólcie mi walczyć z wami. Doskonale. Twoja pomoc jest mile widziana. Dobra, let's go. No, ile? Kurde, jednej osoby dla niej brakło, żeby miała ten wybuch ulepszony. A Dukart? To samo, kurka. Ajajaj. Tak bliziutko, tak blisko i tak daleko jednocześnie. Dostaliśmy jasną odpowiedź. Lux nam nie pomoże. Wierzy, że jej zadaniem jest chronić tych, którzy nie mogą walczyć. Obawia się, że jeśli połączymy siły, to łowcy magów zaatakują jej azyl w Terbizji. Chuj z tym, że i tak to pewnie zrobią. Cóż, to może nastąpić niezależnie od tego, czy się do nas przyłączy. No właśnie. Powiedziałem jej to, ale... Może to nie ja powinienem tam iść. Trzeba było wysłać ciebie, Leilani. To ja postanowiłam, że pójdziesz, Sylasie. I uważam, że słusznie. Wciąż możemy przekonać Lux, że przyłączenie się do nas zapewni jej bezpieczeństwo. Tak, możemy jej pokazać, że jesteśmy silni. Tak jak Morganie! Zniszczyliśmy więzienia i składy Eldreda. Teraz powinniśmy unicestwić jego sojuszników. Pierwszym celem powinien być Hezbeth. Zlikwidowane przez nas więzienia dostarczały mu magów do eksperymentów. Dziś wieczorem wypytam o to zwiadowców. To jest teraz najważniejsze. Pytanie, czy się w ogóle to uda, nie? Bo Hezbeth, z tego co już się przekonaliśmy, to jest niestety dość śliski typ. Okej, kolejny upgrade koszarów. I kolejne rozmowy. Dobra, ale rozmowy to może na kolejny odcinek sobie zostawimy. Kara, na jakieś nowe tematy? Nie ma. Ale ma oczywiście tryb nieskrępowany, w którym możemy odtworzyć ult Lux. Ostatnia iskra. Sylas wystrzeliwuje promień światła, który zadaje obrażenia wszystkim celom w jednej linii. No, czy kropka w kropek, tak jest RK Lux w grze. Tylko, że ja szczerze nie wiem, czy chcę to mieć. Bo autentycznie, jak na razie, najbardziej podoba mi się właśnie Terka od Morgany. Bo okej, dobra, to wali w linii. Ale jaki jest tego minus? Że to wali w linii. To nie jest obszar, na jakąś duży kawałek mapy. To wali w linii prostej. Czyli jeśli któryś mi z tego wyjdzie, a pewnie, jak widać, obszar nie jest też za duży, no to za dużo też nie zrobi. Kajdany duszy Morgany natomiast zwalą we wszystkich, którzy są w trakcie walki. Więc to jest tylko i wyłącznie na plus. Dobra, coś za 1000. Samo obrażenia magiczne. No to bierzemy obrażenia magiczne za 1000. I obronę za 1200. Pięknie. No i teraz już tutaj mamy też to odblokowane, żeby tryb nieskrępowany trwał dłużej. I mamy to. Dobra. Mamy pogadać z Aidanem jeszcze póki co. To też oczywiście sobie w kolejnym odcinku. O, sporo będzie rozmów, już Rukko, czyli Aidan, Rukko, Leilani. O kurde, tutaj coraz więcej rzeczy. Tutaj to już odbudowane jakiegoś czasu. Kolejna skrzyneczka, lubię to. O, z Jobs też jest do pogadania. Tutaj tylko 20 niestety. Tutaj cały taki wielki skarbiec. Jaki mamy. Dobra, ona chyba a propos tych sternoskrzydłych coś mówi. A, tu jest ta część od Oberon. Część od Oberon, tak mi się wydaje. O, a tutaj jest część od natury. Magów natury. W lecznicy chyba. Albo tam wyżej po prostu, tylko się nie da tam wejść. Zobaczmy, czy coś więcej się tutaj jeszcze pokazuje. No tak, coś się wydarzyło.
Ja pamiętasz ten rozpierdol na początku w Demacji? Moja sprawka użyje mi mocy, elo. Taki drobny knif się wydarzył. Kurde, nie wiem, czy już tutaj byłem wcześniej, czy nie, ale pozbieram sobie, tak na wszelki wypadek, to wszystko. Okej, okay, u niego też jest. Daj mi pamiętam, jak się nazywa, kurde! To już nie pogadamy. Tu, nie. No, kurde! O, ty czekaj, tunel i potwór? Ciekawe. O, tam też skrzyneczka, jak tam wejść? A, okej, okay, dobra. Pewnie to jeszcze będzie do odbudowania, w miarę jak ulepszymy kolejne te pomniejsze sekcje obozu. Od tych wszystkich tutaj to już wszystko, to już przeczytane, nie to wszystko. Bo wszystkiego w grze jeszcze nie poczytałem. No i to tyle, dobra. Okej, okay, no to w kolejnym odcinku pogadamy sobie. I myślę, że jakąś fabułkę też ogarniemy. Tutaj sobie od tego typa zaczniemy, bo jest najbliżej. A więc ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mage Seeker. Cześć!